poprzednim filmie zaczęliśmy rozmawiać o silniku elektrycznym, czyli o takim urządzeniu, które zamienia nam energię elektryczną, powiedzmy zgromadzoną tutaj w baterii, zamienia nam na ruch. I jak ono to robi? Otóż umieszczamy taki obwód z prądem. Dla uproszczenia, jak to będzie taka z grubsza prostokątna ramka, umieszczamy ją w polu magnetycznym. Pole magnetyczne jest w naszym przykładzie, powiedzmy, skierowane w ten sposób, jak tutaj narysowałam, ale to pole jest wszędzie w przestrzeni, tak trójwymiarowo, nie tylko w płaszczyźnie ekranu, ale też we wszystkich punktach przed ekranem i za ekranem. I w związku z tym, że na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym zawsze działa siła, zgodnie z tym wzorem, który mamy tutaj, to w takim układzie jak ten, jeśli zmontujemy go w ten sposób, że tutaj wokół takiej osi będzie on się mógł obracać, to faktycznie zacznie się obracać, bo na tę część przewodnika, której prąd jest skierowany o tutaj w dół, siła będzie działała w głąb ekranu, natomiast tu, gdzie prąd płynie do góry, siła będzie działała na sztorc, tak jakby będzie wychodzić z ekranu i wobec tego względem tej osi tutaj takiej pionowej będziemy mieć moment siły, który nam będzie wymuszał obrót w takim kierunku, jak tutaj zaznaczyłam. To tak tylko dla przypomnienia, to sobie powiedzieliśmy. Oprócz tego doszliśmy do tego, że jak ta ramka się obróci już w taki sposób, najpierw osiągnie taką pozycję neutralną, taką narysowaną tutaj, jakby prostopadłą do pola magnetycznego. Pole magnetyczne jest tu skierowane cały czas w ten sposób. Wówczas w tej pozycji nie ma momentu siły, jest tylko taka siła jakby rozciągająca, tylko taka siła rozciągająca w taki sposób naszą ramkę. Ona nie daje żadnego wkładu do momentu siły. A kiedy dzięki swojej jakiejś takiej bezwładności, temu, że tutaj w tej pozycji jednak prędkość kątowa była jakaś niezerowa, ramka przekroczy tą pozycję, to już po tej stronie jest ten fragment przewodu, w którym płynie prąd do góry, a po tej ten fragment, gdzie płynie do dołu, i wobec tego moment siły teraz jest odwrotny i wymusza obrót w drugą stronę. I wskutek tego momentu siły ramka najpierw się zatrzyma w swoim obrocie w tę stronę, w którą się obracała wcześniej, następnie zacznie wracać i pojawią się takie oscylacje. O tym mówiliśmy poprzednio. A teraz miałam Ci powiedzieć, co zrobić, żeby zamiast takich oscylacji, które oczywiście też mogą się do czegoś przydać, ale jednak dużo bardziej użytecznym wydaje się taki ruch takiego silnika, taki czysto obrotowy, cały czas w jedną stronę. I mieliśmy sobie powiedzieć dzisiaj, jak to zrobić, żeby ramka się kręciła cały czas w tym samym kierunku. I co, zaczniemy od narysowania sobie ponownie naszej ramki. Tak, jeśli tutaj mamy baterię, tu plus, tu minus, to prąd płynie w taki sposób, że w tym ramieniu będzie on płynąć w dół, a w tym ramieniu będzie płynąć w górę. Tego już teraz z regułą prawej dłoni nie będę powtarzać, ale jeśli pole magnetyczne jest skierowane, tak jak sobie już wcześniej powiedzieliśmy, w ten sposób, to na ten fragment przewodu, gdzie prąd płynie w dół, siła będzie działać w taki sposób, w głąb ekranu, a na ten fragment, gdzie prąd płynie w górę, siła będzie działać na sztorc, będzie wychodzić z ekranu. I tak będzie zawsze. Wobec tego, kiedy ramka się obróci, to zmieni nam się kierunek momentu siły. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby ramka nam się w sposób stały obracała, a nie wykonywała takie oscylacje. I teraz, żeby to osiągnąć, to jak nam się teraz ramka obróci w tym kierunku, aż do takiej pozycji, kiedy wygląda tak, jeśli powiedzmy sobie oznaczymy ten fragment przewodu na niebiesko, a ten na zielono, jak to się obróci tak, to będziemy tu widzieć tylko ten zielony fragment, a dalej nam się to obróci tak, że tu będzie zielony, a tu będzie niebieski, tak więc teraz tu jest minus, a tu jest plus, a wobec tego teraz obrót będzie się odbywał w kierunku przeciwnym, a tego nie chcemy, chcielibyśmy, żeby po przekroczeniu tej pozycji moment siły dalej był zwrócony w tym samym kierunku i ramka się dalej obracała w kółko. Jak to osiągnąć? No, są dwa pomysły. Albo moglibyśmy zmienić co pół obrotu, zmieniać kierunek pola magnetycznego, albo kierunek przepływu prądu. Na pierwszy rzut oka zarówno jedno, jak i drugie się wydaje trudne, bo ktoś musiałby stać i pilnować i wciskać guzik, włączać, wyłączać, przełączać. Wydaje się to po prostu fizycznie trudne do wykonania, albo musielibyśmy mieć jakiś mechanizm, który nam jedną z tych dwóch wielkości po prostu co pół obrotu odwraca. I okazuje się, że jest prosty sposób, zaskakująco prosty sposób na osiągnięcie tego, żeby się odwracał kierunek przepływu prądu w ramce i jest on następujący. Otóż tak, zamiast mieć tutaj baterię w tej ramce, robimy coś takiego. Baterię mamy tutaj osobno, tutaj plus, plus, tutaj minus. Tutaj mamy takie, to się fachowo nazywa szczotki,
I teraz na razie nie widać w zasadzie, dlaczego to ma działać, ale jak Ci narysuję z góry, jak wygląda ten układ, już wygląda on tak. O, i tutaj od środka jakby, o, tutaj mamy te, może jakoś kolorami to zaznaczę. I tak, i teraz pamiętaj, po stronie tej części, na tą część obwodu, gdzie prąd płynie w dół, siła działa w głąb ekranu, a po tej stronie, gdzie prąd płynie w górę, siła działa na zewnątrz, tak jakby wychodząc na sztorc z ekranu, a prąd płynie w dół po stronie plusa, a w górę po stronie minusa. Natomiast co się stanie, jeśli te szczotki przejadą tutaj, przekroczą tą pozycję i o, pamiętaj, że to jest podłączone do plusa, a to do minusa. I zauważ, co się dzieje, kiedy ramka się obróci, przekroczy tą pozycję i szczotka niebieska będzie dotykać tu, a zielona tu. Co się stanie wtedy w takiej konfiguracji? Po stronie zielonej ta zielona strona będzie dotykać tej szczotki podłączonej do plusa, a strona niebieska będzie dotykać minusa. I wówczas po tej stronie prąd będzie płynąć w dół, a siła będzie działała w głąb ekranu, a po tej stronie prąd będzie płynąć w górę, a siła będzie działać w ten sposób. Czyli moment siły będzie dalej ten sam, bo po lewej stronie siła będzie działała w głąb, a po prawej będzie działała na sztorc, na zewnątrz. I wobec tego moment siły będzie stale wymuszał obrót taki w tym kierunku. Właśnie dzięki temu, że po przekroczeniu tej pozycji, gdzie bez tego urządzenia byśmy mieli odwrócenie momentu siły i byśmy mieli takie dosyć nieciekawe oscylacje, to dzięki temu, że teraz po przekroczeniu tej pozycji ta szczotka zaczyna dotykać przeciwnego bieguna niż baterii, niż poprzednio i ta tak samo, szczotki zamieniają się znakami biegunów baterii, których dotykają, to dzięki temu ten moment siły jest stale taki, stale zwrócony tak samo i wymusza nam taki ciągły obrót. Dlaczego te elementy się nazywają szczotkami? To się może wydawać tajemnicze. Otóż one stale mają tutaj kontakt z tą naładowaną powierzchnią, tutaj naładowaną ze znakiem plus, tu naładowaną ładunkiem dodatnim, a tutaj naładowaną ładunkiem ujemnym. Stale mają kontakt, jakby przysuwając się, kręcąc się cały czas tą powierzchnię tak jakby omiatają, niczym takie szczotki. I możesz sobie to skojarzyć na przykład z czymś takim, jak w Wesołym Miasteczku są takie samochodziki, którymi można sobie jeździć, można się zderzać. I kiedy będziesz mieć okazję, kiedyś może się przyjrzyj, że one mają napęd elektryczny i na takich kijach są jakby podłączone do sufitu, który jest naładowany. I właśnie stały kontakt z tą naładowaną powierzchnią zapewniają tak zwane szczotki, które omiatają właśnie ten sufit. No a takie urządzenie, które właśnie z góry wygląda tak, zapewnia nam to, czego potrzebujemy, czyli co pół obrotu mamy zmianę kierunku przepływu prądu po prostu w tej ramce, bo dopóki ta niebieska strona ma kontakt z dodatnim biegunem baterii, a zielona strona z ujemnym, to prąd płynie w taki sposób, a kiedy nastąpi właśnie ta zamiana, ta część niebieska zaczyna mieć kontakt ze stroną ujemną, z biegunem ujemnym, a zielona z dodatnim, to prąd zaczyna płynąć w kierunku przeciwnym. A to, jak już wcześniej zrozumieliśmy, będzie nam zapewniało właśnie stały kierunek momentu siły. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. A w kolejnym filmiku będziemy kontynuować ten temat. Do usłyszenia.